Witam Was bardzo, bardzo serdecznie. Dziś z pokładu samochodu, o którego istnieniu nie wszyscy jeszcze pewnie wiedzą. Moi drodzy, Skoda Scala, najnowsze dziecko czeskiego producenta, samochód, który jest pewnym, jak to twierdzi Skoda, nowym etapem w rozwoju właśnie marki. Ale zacznijmy od początku. Historia wejścia na rynek Scali jest dla mnie dość dziwna, dlatego że w momencie, gdy to auto było jeszcze w fazie testów, w fazie projektowania pierwszych egzemplarzy produkcyjnych, no to Skoda strasznie mocno dbała o kwestię promocji tego modelu, o marketing i tak dalej. My też, otrzymując materiały prasowe od Skody Polska, otrzymywaliśmy wiele informacji na temat tego auta. Byliśmy w zasadzie na bieżąco z każdym etapem tworzenia tego modelu. W momencie natomiast, gdy Skoda Scala trafiła do salonów, no to nagle wszystko ucichło. Nie ma reklam w telewizji, to auto jest zupełnie niepromowane i to zaskakuje. Nie wiem, czemu tak jest, no natomiast tak faktycznie jest. A więc Skoda Scala pojawiła się na rynku. Ci, którzy wiedzą, że takie auto istnieje, no to wiedzą. Ci, którzy nie wiedzą, no to na razie chyba się nie dowiedzą, bo jakiejkolwiek promocji właśnie brak. Moi drodzy, Scala. Wystarczy spojrzeć na to auto z zewnątrz i już widzimy, że ma wiele podobieństw do poprzedniego modelu, czyli do Skody Rapid. No właśnie, ale czemu zmieniła się nazwa z Rapida na Scalę, skoro to auto tak bardzo jest do Rapida podobne? No bo na pierwszy rzut oka jest. Gdy przyjrzymy się wszystkim detalom, szczegółom we wnętrzu, szczegółom zewnętrznym, no to jednak znajdziemy wiele, wiele różnic i faktycznie zrozumiemy, że jednak jest to nowy etap w historii Skody. Natomiast patrząc na tylną szybę, od razu widzimy, że jest to Rapid. I dlaczego zrezygnowano ze nazwy Rapid? No bo tak jak już wspomniałem, Skoda chce oddzielić grubą kreską pewien etap tworzenia samochodów. Teraz chcą wprowadzić pewne nowe innowacje, nowy styl. No i stąd nowa nazwa modelu Scala, która zapoczątkowała pewien nowy etap właśnie w rozwoju marki Skoda. Ja testuję model 1.5 w wersji oczywiście turbobenzynowej, 150 koni sprzężone z 7-biegowym automatem DSG. Auto, które nadaje się idealnie do miasta, auto kompaktowe, czyli no, należące do grupy jednych z najbardziej popularnych samochodów w Europie, samochodów, z których korzystają rodziny, z których korzystają przedstawiciele handlowi, no po prostu z najpopularniejszych samochodów. Scala jest nowym przedstawicielem kompaktów, najbliższa konkurencja Golf 7, Leon, Ford Focus, czyli konkurencja jest dość duża i konkurencja jest dość silna. No właśnie, nagadałem się, ale więcej opowiem Wam w pełnym teście, gdzie zobaczycie te wszystkie nowinki techniczne, gdzie zobaczycie skalę z zewnątrz, wewnątrz, a ten test na moim kanale, moi drodzy, już jutro. Ja tymczasem w ten piękny, słoneczny dzień oddaję się przyjemności jazdy tym samochodem, no i będę poszukiwał wad i zalet. Myślę, że jednak zalet będzie więcej, no ale o tym opowiem Wam już jutro. Do zobaczenia.